Także proszę Państwa, mamy projekcję filmu o ayahuasce za sobą. Teraz tylko już Mirko jest gotów, żeby przekazać garść swoich informacji. Na pewno to, co Państwo doświadczycie za moment i w dalszej części festiwalu, będzie coś, co da Wam do myślenia, a przy okazji pozwoli Wam spojrzeć na to od tej strony, o której mówiłem wcześniej. Otworzyliśmy umysł poprzez film. Teraz Mirko otworzy ducha, a Wy poprzez swoje czynienie spowodujecie to, że będziecie synchroniczni. Mirku, przekazuję Ci głos. Dzień dobry Wam wszystkim. Mam na imię Mirko Fernandez Sanchez. Na krótko, na początku, ten film, który obejrzeliśmy, ja pierwszy raz go obejrzę, ale półtora miesiąca temu właśnie pływałem po tej rzece. Łzy z oczu mi leciały, bo zawsze bardzo miło wspominam tamtych landów, bo stamtąd pochodzę. Ale zanim zacznę rozmawiać o rytuale, o człowiek związany z naturą, o tych wszystkich rzeczach wkrótce, bo chyba pół godziny nie jest tak za bardzo długo. Jak zwykle wszystkie swoje spotkanie, to tam mówiono, było o szacunku. Chciałbym rozpocząć z modlitwą, które zapraszam wszystkim. To nie jest związane z żadną religią, z żadnym wyznaniem, niczego. To jest modlitwa z szacunku dla natury, do naszego Twórcy Słońca, do naszej Matki Ziemi i do nas wszystkich, o których jesteśmy razem. Więc trochę nasiedzieliśmy się, to ja bym poprosił, żebyście troszkę wstali i jedna osoba, która by przyszła tutaj. Proszę, Beata, jakbyś mogła. I na początku, żebyśmy się orientowali, gdzie jesteśmy, w której stronie jest wschód. Tam. To wszystkie się kierujemy, ponieważ ja mam puste w głowie. Wszystko jest w komputerach, w książkach. Też modlitwa tutaj mam, oczywiście nowocześnie drukowane, proszę Cię, tutaj pisze ze wschodniego, tak? Kierunkuję, patrzymy na wschód. Możemy to nosić ręce. Ze wschodniego domu światła, niech mądrość w nas zaświta, abyśmy mogli jasno dostrzec wszystkie sprawy. Niech mądrość nas dojrzeje, abyśmy mogli poznać wszystko od środka. Zachodniego domu transformacji, niech mądrość przemieni się we właściwe działanie, abyśmy mogli czynić, co ma być uczynione. Wiecznego Słońca, niech właściwe działanie zbiera plon, abyśmy mogli cieszyć się owocami istoty planetarnej.
powyżej nieba, gdzie jednoczą się gwiezdni ludzie i przodkowie, niech spłyną na nas teraz ich błogosławieństwa. Z domu poniżej ziemi niech bicie serca jej kryształowego jądra błogosławi nas harmonią, aby zakończyć wszelkie spory. Centrum galaktycznego źródła, które jest wszechobecne. Niech wszystko będzie jasne, jak światło wspólnej miłości. Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Nie mam żadnej prezentacji. Akurat to, co chyba mam do powiedzenia, wkrótce powiem i później będzie lepiej, jak będziecie wasze oczekiwania i te myśli, o które macie na głowie, te wątpliwości, możecie mnie się spytać. Tak? Ja tylko poinformuję. Zgodnie z filmem, co widzieliśmy, ludzi lasu, szaman to jest słowo zachodu. To słowo nigdy nie słyszano w naszych stronach. Tam to się nazywa curandero z języka hiszpańskiego, uzdrowiciel. Tak? Szaman to jest, oni nie lubią to słowo, bo to jest obraźliwe. To jest uzdrowiciel. Jeśli człowiek stąpi w drodze, gdzie chcemy poznać moce natury, najwyższa wiedza, która istnieje i które kiedyś mieliśmy, tylko wycięto nam z tej natury i zrobiono z nas baloników. I jeśli chcemy wracać do tej natury, do tego kontaktu z naturalnymi duchami, sobie mówicie, z naturalnymi istotami, duch roślin, kamienie, nasze starsze siostry, Matka Ziemia, Święta Woda, Święte Góry, Święte Rośliny, o które przekazują nam tą wiedzę potrzebną, żeby komuś pomagać, żeby komuś wyleczyć, żeby komuś pokazywać właściwą drogą, która dla każdej jest inna. Nie ma właściwą drogą dla wszystkich razem. Każdy ma swoją. Tak? Dlatego to, co było powiedziane wcześniej, to co przekazywali ludzie w sposób bardzo mądry, udowodniony faktami, to dawno temu to już istniało. Tylko że człowiek jest taką istotą, o której nie wierzy, póki tego nie dotyka, a nie zobaczy. I nie zawsze tak jest. Oczywiście to spowodowało wiele ludzi, o które wykorzystuje w cudzysłowie naiwność, bo być otwartym do drugiego człowieka, to nie znaczy być naiwny. Po prostu są ludzie, które to wykorzystują i przez to świat się stało, tak się stało. Stracono zostało wiara, szacunek, o które są najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Jeśli ktoś chce wstąpić w drogę wiedzą, to musimy szanować wszystko, każdą rzecz, nawet naszego nieprzyjaciela. Człowieka, które życie nam jest śmierć. Musimy mu szanować. Może ma swoich powodów, tak? Szacunek i wiara. Wiara, że to, co robimy i wiara, to, co nie widzimy, jest. Tak? To są bardzo ważne rzeczy.
I następną rzecz, o której musimy się nauczyć, dam na początku takich niewielkie wskazówki, żeby można w ogóle wstąpić w tej drodze, to jest bardzo podstawowa zasada, którą Andrzej Waskier też powiedział, kilka razy ją powtarzam. To, co myślimy, to, co mówimy, to, co czujemy i to, co czynimy, to jest jedno. Tak? Obecnie, ogólnie jest tak, że myślimy coś, mówimy całkowicie coś innego z tego, co myślimy, czujemy w ogóle całkowicie coś innego, a jak czynimy, to w ogóle inna rzecz. Tak nie będziemy budować niczego. Bo my sami musimy doprowadzić do harmonii, żeby wejść na ten świat. Oczywiście ayahuasca, święta roślina i święty rytuał, który tam się odbywa, bo ten rytuał jest mniej więcej tak jak dla katolików msza, to dla ludzi z lasów ten rytuał jest tak święty dla nich. I to jest święta roślina. Szkoda, że nowoczesny człowiek zaczynał ją używać, to nadużywać to, jakby, żeby jego ego było bardzo duże, żeby pokazywać wszystkim, że ja, jaki ja jestem świetny, jaki ja wszystko umiem. W rzeczywistości ta cała wiedza jest w zasięgu naszego umysłu. Jest wszędzie. Tylko my musimy się dostosować do tego. Tak? Tak mniej więcej to działa. I to, co mówiono, żeby być zgodnie z naturą, też musimy mieć kontakt z nią. Wyobrażajcie sobie, jak uzdrowiciel, nawet pochodzący z głębszy lasu, może w takich warunkach cokolwiek zrobić. To znaczy, jeśli będzie mieszkał długo. Stracił kontaktu w ogóle, na przykład w tym miejscu. Nie mamy nic naturalnego. Nie, żeby żyć za to miejsce, tylko tak jest. Jeśli tutaj sprowadzamy jakąś terapię, może to się udać dzięki silnej pracy uzdrowiciela. Ale gdybyśmy to zrobili w lesie, gdzie są rośliny, zwierzęta, kamienie, woda, to są rzeczy, które nam dają moc. Tak? Dlatego każdy z tych rytuałów są wykonane przeważnie w naturze. Jest mnóstwo ludzi, o które teraz używa. Nawet przez internet można kupić ayahuasca. Tak. To jest taki świat zrobiony, że wszystko się sprzedaje. Tak. Ale są pewne rzeczy, które nie da się sprzedać. Ta wiedza, o która jest, to ona się nie daje sprzedać. Bo ta wiedza, musimy ją sięgać po niej. Musimy cierpieć trochę. Widzieliście, jak ludzi podczas rytuału trochę cierpią. Cierpią w sensie, że wymiotują, czasami mają kontorsji, robią pod siebie. Różnorodne rzeczy się dzieją. Tym bardziej, jeśli to jest zrobione w głębi Puszczy Amazońskiej, tak? Gdzie jest cała ta moc. A więc, żeby wchodzić do tej ścieżki, to trzeba też bardzo mocno się zastanawiać. Bo jeśli wchodzimy w ten świat, to nie jest tak, że wszystko jest piękne, kolorowo. Też istnieje, połowa jest dobra, połowa jest zła. Zawsze, równo. My też jesteśmy tak. Być świętym to nie znaczy, że mamy wszystko białe. Nie. Być świętym jest mieć w doskonałej harmonii połowa zła z połową dobrą i przyznać się do tej złą połowę, które my mamy w każdym sobie. Nie istnieje człowieka, który nie ma ciemną stronę. Tylko to ona musi być równa z tą jasną stroną i wtedy możemy powiedzieć, w cudzysłowie, jesteśmy oświeceni. Bo takiego stanu do osiągnięcia nie jest łatwo. Tak? I to, że osiągaliśmy ten stan, to nie znaczy, że już jesteśmy do końca życia oświeceni. Jesteśmy tylko ludźmi. I zawsze mamy te różne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i to zawsze musimy pracować. Tak jak lekarze mówią, nigdy się
nie kończą uczyć się. My też nie, życie też tak. Wszystko się toczy, wszystko się rozwija, wszystko się zmieni. I my musimy się dostosować do tych zmian. Pomimo, że jesteśmy związani z naturą, musimy też, żyjemy w społeczeństwie, nie możemy się odizolować. Jesteśmy tym samym gatunkiem. To, że ja mam trochę ciemną skórę, że kto ma jasniejszą, że kto inny ma ciemniejszą, to nic nie znaczy. My jesteśmy tego samego gatunku. Tak samo jak, przepraszam, nie obrażajcie się, ale pieski też są różnorodne rasy, ale wszyscy są pieski. Koni. Wszystkie istoty naturalne na naszej ziemi są jakby różnych gatunków, są wszyscy to samo. Ludzie są ludzi. Tak mniej więcej po tym wstępie, nie wiem, wolałbym opowiadać na pytanie, takie ciekawostki, które chcecie wiedzieć o rytuale, czy o człowieku związany z naturą, bo mówić o tym to można dniami, tak? A mamy krótki czas i właśnie, nie wiem, jakiś chciałbym rozwijać wasze wątpliwości, czy coś z tego. Ja sam prowadzę też rytuał ayahuasca już wiele lat. Przeżyłem kilkanaście razy w różnych miejscach w naszej matki ziemi te doświadczenia. Staramy się otworzyć umysł ludzi, żeby mogli patrzeć też, żeby mogli odróżnić świat, który był stworzony sztuczny, ze światem, o które istnieje od zawsze. To znaczy nie jest jeden, są wiele. Żeby mógł porównywać, żeby poczuł się rzeczywiście wolny. Wolny od tych wszystkich schematów i wszystkich wzorców pakowanych w naszym umyśle, które często zamiast pomagać, nam ograniczają i nie pozwalają nam się rozwijać. Więc słucham. Czy na terenie Polski napisz może? To znaczy, nie chciałbym wchodzić w konflikty z prawem. Już mi poszukują wszędzie, to wolę na te pytanie nie odpowiadać. Proszę. Miałem przyjemność kilka razy z ayahuasca i od pewnego czasu jest nielegalna w masterią. Jest chętny, czy ja dobrze to słuchałem? Właściwie to nie jest pytanie, tak się nie odpowiada. To znaczy, jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć o rytuałach konkretnych, zadawać pytania, gdzie się odbywają rytuały. Często wjeżdżam do Puszczy Masońskiej, zapraszam tam. Prawie ze 4-5 razy na rok jestem tam. I tam jest wolno. A jak będziecie chcieli wiedzieć w takich konkretnych pytaniach, to gdzieś jest zapisana moja strona, jest bardzo prosta. To nie reklamuje moją stronę, że zaczynajmy od tego. Tylko ludzie, którzy chcą się skontaktować, no mam na imię Mirko, po prostu mirko.org.pl i tam jestem. Tam jest dużo informacji też o rytuałach ayahuaskach i o tych ludziach, o które po wiele lat nie praktykując, wracałem do puszczy i spotkałem swojego, mogę powiedzieć, jeden następny mistrz, Don Raul, który razem i Don Carlos prowadzimy te rytuały we trójkę. Mirko, ja mam takie pytanie, bo tam taka pojawiła się historia, że są szamani, którzy kształcą nowe pokolenie szamanów. Czy to jest jakiś specjalny rytuał, bo wiem, że czy oni są jakoś wybrani, czy ci ludzie się jak gdyby oddają naturze, żeby pokierowała do kierowania innych ludzi? Teraz odpowiem na to pytanie. Słuchajcie, to znaczy, żeby wstąpić w tej drogę, jak mówiłem, to nie tylko oczywiście w każdym środowisku, jeśli tata jest uzdrowicielem, to syn też mimo woli zaczyna swoją pracę. Bo jak tata przygotuje
lekarstwa dla ludzi, którzy przychodzą, to syn musi latać po rośliny do lasu. No. Po prostu mówi to, to i to. To syn musi leczyć i on już musi wiedzieć, jak to wygląda ta, na przykład ucieringu, czy kamalunga, czy coś. Woła, to on idzie i przynosi. I to trzeba wydawać tego pacjentowi, który przyszedł, tak? Mimo woli, to nawet jakby nie chciał, to on się nauczy. Ale są ludzie, które chcą być uzdrowicielami, tak? Bo czasami widząc, że tyle ludzi przychodzi z zachodu, które chcą się... większość z nich przyjeżdża z dużą iluzją na głowę. Akurat człowiek, który przedstawił ten film, on miał coś konkretnego do zrobienia i to jest dobrze, bo wtedy jest łatwiej. Ale większość z nich przyjeżdża to tylko, żeby sam nie wie, czego szuka. I czasami zostaje oszukany. Tak? Każdy z nas też może zatrzymać taką drogą. Tylko, że taką drogą, jak słyszeliśmy, potrzebna jest izolacja w lesie, w Puszczy Amazońskiej. Izolacja z roślinami, z mocy natury, o której sam ten fakt bycia w takiej izolacji jakby oczyszcza nam, powoduje, że otworzymy się. Ludzie, którzy tam byli, o których opowiadają ze mną tam i opowiadają swoje przeżycia, zaczynają od tego, że sam miejsce już jest moc. Będąc na miejscu, wchodzimy w dietowanie. Silni uzdrowicieli, tym więcej dietowali, to tym silniejsi są. O co chodzi w tym dietowaniu? Wchodzimy do lasu, gdzie na przykład weźmiemy worek ryżu i no i nic więcej. I wchodzimy do lasu. Na przykład ja mówię o rdzennych ludzi, bo człowiek, który wyjeżdża z kraju cywilizowanego, to takich warunków natychmiast to nie zrobi się, bo padnie. Tak? On jest w chatce, bardzo pilnowany, nie wchodzi do lasu. Oczywiście w lesie, ale w chatce. Bo jak się wchodzi na środku i na przykład się jest, powiedzmy, miesiąc czy dwa dietowania, jak się kończy ryż, to sam człowiek musi szukać swoje jedzenia. I je się to, co przychodzi. Nie wybieramy tam. Tak? To, co przychodzi, się je. Wyobrażacie sobie, co może przychodzić. Różnorodne rzeczy. Tak. I codziennie pijemy różnorodnych roślin, żeby wiedzieć, jak one działają. I te duchy, o których mówią, które przekazują tą wiedzę, właśnie to jest, są duchy tych roślin. One same nam uczą. Przez samo własne doświadczenie. W tych wizjach to jest jak lecieć. I każdy może przechodzić tą drogę. Oczywiście, jeśli wytrzymuje. Nie jest zabronione. Bo jest zawsze właśnie podczas takich rytuałów jest kontakt z istotami zaziemskimi, które są popularne, które się pokrywa się z tych mocy. Ale co jeśli na przykład te moce nie są dobre? To jest tak samo rzeczywistość, też podziela na dobre i zło. I co jeżeli te moce nie są dobre, na przykład jak sobie pan z tym radził, z tymi złymi duchami, z tymi złymi mocami, jak na przykład zwalczał pan strach? To musiało być bardzo silne uczucie, wymagające bardzo dużej odwagi. Bardzo dziękuję za takie mądre pytania. Naprawdę. Słuchajcie, oczywiście, jak mówiłem, pół jest dobre, pół jest złe. Wiele osób tu obecnych było ze mną w rytuale ayahuasca. Oni wiedzą, że zanim zaczynamy rytuał, to przywołamy naszych opiekunów, chronimy miejsca, gdzie się odbywa rytuał i żadne złe moc nie ma prawa tam wejść. Jeśli przychodzą, uczestnicy tego nie widzą. I my zaczynamy śpiewać, zaczynamy zrobić rzeczy, o które wypędzają tych złych mocy, ale są. I właśnie o tym jest dobrze, że powiedziałaś, że jak wkroczymy do tego fajnego świata
nie dokończyłem to, że jest fajny, też są te złe moce, o które jeśli nie mamy dużą praktykę, pikącą nas i uczestnicy. I może się stać im krzywdę. Mogą często zaczynać bladnąć, zaczynać się czuć źle. I to lekarz nie diagnozuje nic. Będzie dostawał chemię, to z powodu, że wchodził zła energia. Dlatego ostrożne trzeba z tym i z szacunkiem. To znaczy właśnie, to jest bardzo trudne. To jest prawie nie do wykonania. Radzę spacery po lesie, najbliższy park, który jest, na Wozaka na przykład, kiedy jest ciepło. Ja w Polsce mieszkam 30 lat, tak? Nie od teraz. I Polska jest mi bardzo bliska, bo jedyny dokument, który teraz mam, są polskie. Jestem Polakiem dla świata. Tak, taki Polak inny trochę. Tak. I to jest zaskakiwanie dla innych narodów. I to też jest nauka dla nich, żeby właśnie się nie kierowali wzorców. Wracając jeszcze do tego poprzedniego pytania. Wiem, że są pewne zasady, reguły całego rytuału. Trzeba być ubranym na biało, flambero okaza tytoniem. Jest jeszcze więcej tych zasad, które trzeba przestrzegać. To znaczy ubrany na biało nie trzeba być. Nie, to znaczy, to już jest pojęcie, które wzięte jest z... Słuchajcie, jeśli byśmy wyjeżdżali do puszczy, tam nawet możesz wchodzić na golace do rytuału. To nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, jeśli szukamy takiego bezpieczeństwa, w cudzysłowie, o tych wszystkich rzeczy, o które nam nauczono, to my sami się wykończymy, bo te rzeczy... pojęcie na przykład o fizyka kwantowa, takiego strobiciela z Puszczy Masonskiej, on będzie cię wyśmiał, bo on nie wie, o co chodzi. Ale te wszystkie zjawiska opisane przez fizykę kwantową, on zna. Tak? I dlatego zabezpieczenie jest właściwe kurandero. Tylko to. Inne zabezpieczenie w postaci jakichś materialnych rzeczy to są dym z tytoniu, różnych sam roślin, szakapea, to znaczy tak po ciało, jak coś się dzieje, są specjalne ruta na przykład się zrobi i są różne rośliny, które można używać, tak? Ale na przykład na biało ubrany, oczywiście to przychodzi ze wschodu, to jest tam na białe jest wszystko ubrane, a tutaj jakby ubrania nie ma nic do tego. I najważniejsze jest to zaufanie, które będziesz miała do twojego przewodnika, bo tak jak słyszeliśmy tutaj, wchodzisz w takim wehiku, gdzie ten kurandero jest twoim przewodnikiem i musisz mu zaufać. Całkowicie. Inaczej nie ma tych wizji, o które by się chciało wiedzieć, nie ma tych doświadczeń, o które chciałbyś doświadczać. Po prostu zagubi się. Tak? Proszę. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, nawiązując do tego, oczywiście tego niech nie słyszy, raz robiliśmy takiego rytuału w górach. Tutaj w Polsce. Po drugiej stronie Babiej Góry. Babia Góra była widziana na tamtej stronie. Wtedy naprawdę mocno się napracowaliśmy, bo prowadziliśmy rytuał we trójkę i dobrze. Bo wtedy naprawdę te moce, te siły natury gór polskich, lasów polskich przyszły. I trzeba im było przekonać, że my nie chcemy niczego tutaj popsuć ani zmienić. Tak? I to jest
Uczestnicy o tym niektórzy po prostu widzieli. Oczywiście tam też była taka sprawa, że była dziewczyna, która przez czytania dziwnych książek sprowadziła do siebie złą moc. I ona była troszeczkę tak. I te istoty, które panowały nad nią, też przyszły, żeby chronić to ciało, żebyś nie był uwolniony z tego. Ale został uwolniony. Tak. I używam też polskich roślin. A co ze snami? Czy tutaj, bo mówimy cały czas o rytuałach, ale przecież sny też są ważne. Czy pan kiedyś uleczył kogoś przez sen, albo nie wiem, czy dostał pan kiedyś coś takiego, że widział, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, bo się to panu przyśniło, albo jakieś takie dziwne senne doznania były, coś takiego w ogóle? Dobrze, to jest zasada bardzo ważna, która jest przy tym, jeśli chcemy komuś pomagać, jest brak manipulacji i brak ingerencji w tego człowieka. Jeśli ja widzę, że ktoś tutaj jest chory albo coś ma na sobie, ja nie mogę bez jego wiedzy działać, bo to może go zabić na przykład. Jeśli ktoś coś ma ciężkiego w życiu, czy w jego umysłu i prosi o pomoc, w miarę możliwości pomogę mu uwalniać się z tego. Ale bez wiedzy drugiego człowieka i bez jego zaufania ja nie jestem nic w stanie zrobić. Oczywiście ludzie, którzy brali udział w rytuałach, mogą przywołać już. Biorąc udział raz w rytuale, to też dostaniemy dużo narzędzia, powiedzmy. I wystarczy przywołać je, żeby sam się ochraniać, żeby sam się w jakiś malutki sposób pomaga siebie w zdrowie, w pomysłności, tak? Ale już sam fakt, że się biło, to możemy przywołać te moce, żeby nam pomagały. Ale to nie znaczy, że już jesteśmy uzdrowicielami, tak? To jest, czasami ludzie od razu chcą być wszystko, ale to nie jest proste. To trzeba po prostu doświadczyć bardzo dużo, żeby można było działać z tymi roślinami i nie zrobić krzywdy nikogo. W snach jest bardzo ważny, bo przeważnie w snach po rytuale pierwszy sen jest bardzo ważny. Tam okazują się, bo działanie rośliny, rytuał trwa całą noc. Zaczyna się, bo to się zrobi w ciemnościach. Zaczyna się, w Polsce zależy lato czy zima, noc się zaczyna gdzie indziej, ale tam w Puszczy Amazońskiej noc się zaczyna już o 19. Całe życie. O 19 już jest ciemno. Tak? Oczywiście jeśli spełnia niebo, to jest jasniutko. A w innych dniach to o 19 już jest ciemno. Wszędzie, w całe Peru. Tak? A tutaj to zależy. Musi być ciemno i trwa do rana, w zależności ile osób jest, bo trzeba pomagać, trzeba różne ludzie chcą uzdrawiać się, wyleczyć się, innych chcą wiedza, innych chcą wyprostować swoje życie i to tak tyle osób jest, to trwa bardzo długo, całą noc. I później jak się skończy, zamykamy rytuał, otworzymy bramy, modlimy się, żeby wszystko było dobrze dla każdego w przyszłości. I pójdziemy spać. Śpimy w tym samym miejscu. I jak się budzimy, to nawet jak zasnęliśmy, bo niektórzy nie mogą zasnąć, ta roślina cały czas działa. Cały czas działa. No i dopiero następny dzień ludzie czują ta ulga, o której daje wyrzucenia dużo jakby jak się nazywa to? Co wyrzucimy na koszach śmieci. O, śmieci, dziękuję za słowo. Chyba czytałaś w moich myślach te śmieci, które były w naszych poświadomości. Bardzo dobrze, dziękuję za pomoc. Która później człowiek w stanie w nowym miejscu
To znaczy, tego nie odpowiecie na drugie pytanie, bo po prostu różne ludzie myślą różne i nie chcę wchodzić w konflikty. Zawsze ktoś konkretny chce bronić swoje racje na siłę i każdy ma rację. Słuchaj, i jeśli dobrze zrozumiałam pierwsze pytania, że nie trzeba używać środków halucynogennych, żeby dojść do tej drogi duchowej, tak? Tak. Środków halucynogennych nazywał człowiek cywilizowany na te rośliny. Tam one nie są środków halucynogennych i nigdy nie były. To są od początku istnienia. Jest legenda, kiedy po tutaj było pytania, jak oni mogli połączyć te dwie rośliny, żeby było takie działanie. Bo wywar z ayahuasca gotuje się z cztery roślin. Podstawowe dwie jest liana ayahuasca i chakruna. Do tego jeszcze się daje toe i cztery liście koki. To też jest inny sposób gotowania, tak? Opowiem na twoje pytania. I teraz tak. Te rzeczy tam istniały od zawsze. To, że przyszły do tych miejscach, a tutaj ludzie zaczynali używać, nadużywać to, żeby bardziej, żeby się bawić, to jakby zbezcześcili świętości tych roślin. Legenda mówi, bo dla nas to nie jest halucynogen. Legenda o powstaniu ayahuasca mówi, że dawno, dawno temu przylatywał wielki, biały ptak, który nauczył pierwszego człowiekowi, jak wymieszać te rośliny i używać ten wywar ayahuasca po to, pomimo rzeczy, o które mają przychodzić, śmierć, głód, wiecie, że po prostu w Ameryce ogólnie z 13 milionów Indian zostało zamordowane 12 za heresję, często, tak? 12 milionów, zostało 1 milion. Że dzięki tej rośliny nie zapomnimy, kim jesteśmy, kim byliśmy, kim jesteśmy teraz i kim będziemy później. Dla nas to jest jakby narzędzie w Puszczach Masońskich nie ma takiego sposobu jakby innego dojście do tej ścieżki uzdrowienia bez zużycia świętej rośliny ayahuasca. Nie ma. A jaki jest mechanizm działania, leczenia? W sensie jak to działa, że się leczymy? Czy to z choroby psychicznej, czy fizycznej? To jest pierwsza rzecz, a drugie pytanie, jeśli można od razu. Czy to, czego doświadczamy w czasie rytuału, to jest to, czego doświadczymy po śmierci ciała fizycznego? To teraz tak, odpowiem na pierwsze pytanie, bo za dużo musi to ułożyć, tak, bo tu jest pusto, najpierw zawołamy odpowiedzi. I teraz tak, pierwsze pytanie było o to, jak to się dzieje, tak? Znaczy, my jak to zrobimy, to robimy tak, że jak jest rytm, są ludzie i każdy ma jakiś problem, nie? Ogólnie większość chorób, o które ludzie mają, są choroby umysłowe. Często. Z 80%. To są choroby, które powstały przez umysł. Bo to, co myślimy, stanie się rzeczywistość. I to trzeba wyczyścić. Oczywiście to jest bardzo ciężko. Czasami zaraz się nie uda po prostu, ale poczujesz ulgę, jak już skończysz, bo wiele z tych rzeczy, które męczyło cię i powodowało tą chorobę, wychodzi i czujesz ulgę. I to daje ci pewność. Narzędzie, które używamy, żeby leczyć, jest, kiedy się wchodzi w rytuał, ciało człowieka się dzieli na ciało, powiedzmy, energetyczne i na ciało fizyczne. Jeśli ta choroba, która ma ten ciało fizyczne, jest spowodowana chorobą ducha, to śpiewamy i oczyścimy ten duch. Te śpiewy, które słyszeliście, to są jakby święte śpiewy, te inkantacje, które tam są słowa odpowiednie, rośliny odpowiednie, które oczyszczają daną chorobę, czy wyrzucają daną złą energię z ciała. Jeśli ciało fizyczne jest chore od
jak samochód od zużycia, to używamy rośliny, żeby jemu pomóc. Tak mniej więcej jest, co on wtedy wierzyć. Drugie pytanie, jak to było? Czy to, czego doświadczamy w czasie tego rytuału, to jest, czy te wizje, czy tak wygląda to, co będzie po śmierci ciała fizycznego? To znaczy, prawdopodobnie tak, bo jak często wchodzisz do tego rytuału, nie wiesz, czy to jest, jak umierałeś, czy to tak samo, jak żyjesz. To jest jedno. To są dwa świata, tak słyszeliście filmy, które ludzie z lasów są przyzwyczajeni skoczyć z jednego do drugiego i już nie ma różnicy czasami, który świat jest tylko, że podczas rytuału te wizje, które ty widzisz, czasami są projekcją do przodu. I kilka osób było tak, że po kilka lat spotkam ich, mówię, słuchaj, to, co ja przeżyłem w ayahuasca, właśnie teraz się działo. Po kilka lat. Czasami tak jest. To znaczy, tworzymy naszą przyszłą rzeczywistość, bo to samo, co przeżyłeś tam, przeżyjesz już, jak mówią, w realu. Tak. Ja chciałam się zapytać, czy tam o takiej wyprawie doktora Warszewskiego, Roman Warszewski, do Amazonii, gdzie badano Indian pod względem chorób, prawda, i stwierdzono, że u nich nie ma cholesterolu, nie ma nadciśnienia tętniczego, nie ma takich chorób jak cukrzyca, że średnio przeżywają powyżej 100 lat i po prostu znają dzień swojego odejścia, czyli swojej śmierci i nie jest to spowodowane żadnymi chorobami, oni dotrzymują, odchodzą gdzieś na bok od krewienia i są śmierte na twarzy, zmieniają wymiar. Chciałam zweryfikować, ile... Tak, jest to o wiele, wiele prawda, tylko że ci Indianie, jak mówicie, moich rodaków, też wy jesteście moimi rodakami, nie? Tak się złożyło, to nie jest spowodowane tylko tych roślin. Słuchajcie, to co my jemy w tym społeczeństwie cywilizowane, mądre, bardzo rozwinięte, to nie jest jedzenie. To z jedzeniem ma bardzo mało wspólne. Ogólne to jest totalna chemia. Nie dziwcie się, że po prostu społeczeństwo jest chore, słabe i prawie każda choroba złapa. I najdziwniejsze, oczywiście tworzonych przez system, żeby nas straszyć, bo tym bardziej jesteśmy przestraszeni, to jest łatwo nam manipulować. Tak? Tam po prostu, na przykład ja będąc w cywilizowanych państwach, bardzo rzadko jem mięso, w ogóle nie jem mięsa. Jeśli wyjadę do puszczy i jestem wdietowany i przychodzi jakiegoś zwierzaczka, to razem go zawijemy, bo on tylko zaspokaja nas głód. Nie jest, żeby go sprzedać czy gdzieś handlować, tylko jest, żeby się najeść. I ten zwierzątek to po prostu nie jadł nic chemicznego. Najwyżej, nie wiem, ktoś mu wyrzucił jakąś gumę do rzucia, no. Nic więcej. Tak. Dlatego. Z długą wieczność jest spowodowany tym, że po prostu w ciele zdrowym duch zdrowy też, czy odwrotny, tak? I teraz, jeśli wyobrażacie sobie, że wiemy rzeczywiście naturalnych rzeczy czystych i zdrowych tutaj, ogólnie, tak? I do tego jeszcze praktykujemy czegoś. To jest niemożliwe, żebyśmy nie żyli długo. I oczywiście sposób myślenia jest bardzo długo. Mamy kontakt ze sobą. Trzeba mieć kontakt ze sobą. To też bardzo ważna sprawa. Wtedy jest to, co mówimy, samoleczenie. Jest możliwe, tylko że musimy się znać i musimy dużo znać swojego ciała. To od tego musimy zacząć. Znać swoje potrzeby, znać każdą rzecz. Jeśli coś nie będzie działało tak, już my będziemy sami widzieli i będziemy nawet mieli lekarstwo na to, jeśli oczywiście jesteśmy w harmonii ze sobą. Dziękuję bardzo.